Do kogo zadzwoniłaby Madonna, gdyby mogła wykonać tylko jeden telefon, ale taki, który łączyłby ją ze światami? Otóż zadzwoniłaby do Jamesa Baldwina, amerykańskiego eseisty i pisarza, znanego między innymi za sprawą swojej powieści Mój Giovanni, która zresztą została wydana właśnie po polsku. Zadzwoniłaby dlatego, że chciałaby z nim pogadać o sprawach, które były dla nich wspólne. James Baldwin zajmował się w swojej twórczości prawami osób czarnych i prawami osób homoseksualnych. Ćwierć wieku później Madonna właśnie o prawa tych osób będzie się upominać. Będzie walczyć o prawa osób związanych ze street artem, graficiarzy, czarnych, homoseksualistów, osób chorych na AIDS, wreszcie osób, które będą protestować przeciwko wojnie w Iraku, przeciwko bankierom na protestach Occupy Wall Street. Będzie również wspierać tych, którzy protestują przeciwko wojnie w Ukrainie, będzie wspierać rosyjskie opozycjonistki. Jeżeli uważacie, że Madonna jest kontrowersyjna, jeżeli śledziliście, jak wzbudzała wokół siebie zamieszanie, to dobrze, właśnie o to chodziło, dlatego że nigdy nie uważała siebie za osobę, która wyłącznie śpiewa, która ma świetny głos, która chce na scenie tańczyć, ale uważa siebie za, i tak chyba należy ją postrzegać, za performerkę, osobę, która zwraca na siebie uwagę, żeby opowiedzieć o ważnych sprawach. O tym właśnie piszę w najnowszym numerze Tygodnika Powszechnego. Ja nazywam się Monika Ochendowska, jestem dziennikarką i redaktorką działu kultury.